Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Ona to Opinie. Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef MSZ. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. Czy pana żona nauczycielka bierze udział w proteście nauczycieli? Nie, moja żona zrezygnowała już z pracy jako nauczycielka i w ubiegłym roku przeszła na emeryturę. A, czyli nie stoi przed takimi dylematami. Nie ma takich ale jak w rodzinnych rozmowach ale... rozmawiacie o sytuacji nauczycieli, skoro długo pracowała w szkole, a pan też jest wykładowcą akademickim. Tak, i ani ja bym nie strajkował, ani żona też by nie strajkowała. Czyli zarabiają dobrze nauczyciele, tak dobrze, że strajk nie, nie jest ale potrzebny. Można inną formę protestu wybrać, na pewno nie w takim momencie, kiedy są egzaminy szkolnej i brać zakładników, brać dzieci jako zakładników. Uważam, że można inaczej, a przede wszystkim można było wcześniej to robić, przez całe lata. I nauczyciele, te związki, które w tej chwili walczą z tym rządem, nie podejmowały żadnych działań wobec poprzednich rządów. Wie pan co, to nie jest do końca tak. Za pierwszych rządów Tuska i na początku drugiej kadencji rządów Tuska były protesty nauczycielskie. Potem nauczyciele dostali nie na taką skalę. W tej chwili jesteśmy konfrontowani i społeczeństwo jest konfrontowane z takimi dwoma fałszywymi narracjami. Pierwsza jest taka narracja, że wszystkim daliście, tylko nauczycielom nic nie daliśmy. To jest nieprawda, bo nauczycielom przedstawiono cały pakiet. Z nauczycielami przedstawiono pakiet zarówno zmian, regulacji, skrócenia staży, innej ścieżki kariery. Najpierw wydłużono ścieżkę i kariery, teraz skrócono, ale podwyżki około 12% realnie dostali. Są podwyżki na dzisiaj, są podwyżki też proponowane już dzisiaj. I jest też pakiet zmian, podwyżek w najbliższych latach. Więc to jest jedna narracja, która mówi też nauczycielom, dla nauczycieli też jest propozycja. Po drugie, jest taka narracja, z nauczycielami nikt nie chce rozmawiać. No jak to? Z nauczycielami rozmawia od wielu tygodni potężny zespół rządowy. Na czele jest pani wicepremier Beata Szydło, trójka ministrów. Pani minister Zalewska, pani minister Rafalska i pani minister Dworczyk. No ale słyszą cały czas nauczyciele, nie dostaniecie 1000 zł podwyżki. Do tego się sprowadzają te negocjacje. Bo to nie jest 1000 zł podwyżki, to jest 1000 zł bazowej podwyżki, która przekształca się potem na ponad 2. I oczywiście w tej chwili nie stać na to nas. Ale w perspektywie kilku lat rzeczywiście do tych podwyżek dojdzie. Wie pan co, tylko że tak sobie patrzę na przykład na inne grupy, bo powiedział pan, że nauczyciele zarzucają, że zostali pominięci. Spójrzmy na protest służb mundurowych. Mówi pan, narzekając, że ten protest nauczycieli to jest branie dzieci jako zakładników. Mundurowi nie mają prawa do protestu. Udawali, że poszli na zwolnienia. Wynegocjowali od was w ciągu 1,5 roku w sumie gdzieś ponad 1000 zł podwyżek na rękę. Czyli... No właśnie, to też trwało 1,5 roku, prawda? I my też nie jesteśmy obojętni, jak powiedziałem. Jest fałszywa narracja, że nikt nie chce rozmawiać i nikt nie chce nic dać nauczycielom. Rozmawiamy i dajemy. I rozkładamy to też na jakiś czas. Panie ministrze, a proszę mi powiedzieć, kandyduje pan z pierwszego miejsca do Parlamentu Europejskiego z Łodzi, z listy Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej, z województwa łódzkiego. Z kim wy utworzycie w Parlamencie Europejskim frakcję? Na dzisiaj jesteśmy w frakcji EKR, to są konserwatyści i reformatorzy. I wszystko, drugim poważnym składnikiem są brytyjscy konserwatyści, jak Wielka Brytania kiedyś wyjdzie, no ale dzisiaj, to frakcja się rozpadnie. Dzisiaj ta perspektywa się oddala. Frakcja nie musi się rozpaść, może być mniejsza, ale może być też większa, dlatego że może się rozszerzyć o innych europarlamentarzystów. A pańskie typy? Jeśli chodzi o partie europejskie, Salvini, Le Pen, Orban. Dzisiaj raczej z Le Pen nam jest nie po drodze. Ja się z nią spotkałem w 2017 roku, zaprosiłem ją w Paryżu do naszej ambasady. Pamiętam, był pan mocno krytykowany za to spotkanie. No, bo powiedziałem jej, że nam nie po drodze jest i jej program nas nie interesuje. Jest programem antyeuropejskim, jest programem, który... A powie pan prorosyjskim? Proszę? Czy powie pan, że jej program jest prorosyjski? No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście. Jest to osoba, czy jest to partia, która zmierza do stworzenia jakiegoś kondominium między częścią Europy Zachodniej i Rosją nad Europą. I to powiedziałem. Że to Salvini, lider Ligi Włoskiej? Salvini też dostał taką opinię od nas. Od prezesa Kaczyńskiego, był u niego na spotkaniu. Jesteś prorosyjskim, powiedział prezes? Też dostał taką opinię, też zarówno od ministra Brudzińskiego, z którym się spotkał, bo to są przecież ministrowie. Szefowie MSW. Tych samych resortów, że jego program, że jest nam nie po drodze z jego prorosyjskimi koncepcjami. Ale to nie znaczy, że nie można się spotykać i rozmawiać i tłumaczyć. Bo Orban pewnie takiego komunikatu od was nie usłyszał, a on jest w tej chwili w napiętych relacjach w tej największej... Jakiego komunikatu?
może prorosyjski. A on nie jest prorosyjski. On nie miał po prostu wyjścia i pragmatycznie w dwóch kwestiach musi współpracować w tej chwili. Bo z jednej strony on ma... W kwestii energetyki on ma, bardzo się współpracuje. No to są te dwie kwestie. To jest, on ma kwestię elektrowni nuklearnej, która była zbudowana kiedyś przez Sowietów. Idzie dzisiaj ją wyremontować. Nie ma możliwości. Za rosyjskie pieniądze? Nie ma możliwości, aby to zrobili inni, bo by kosztowało to kilka razy więcej. Czyli nie ma tutaj opcji. Ale bierze od Rosjan pieniądze. I druga sprawa. Kredytuje się Rosjan. Kredyt, no bo technologia jest rosyjska i nie ma innej opcji. Gdyby to wziął od Francuzów, to musieliby to od początku zbudować nową elektrownię. I druga kwestia, nikt mu na razie nie dostarcza gazu. Jeśli my zbudujemy, rozbudujemy terminal LNG w Świnoujściu, zbudujemy rurę gazową z Norwegii i będziemy mogli przesyłać nadwyżki gazu na południe i wtedy Orban odmówi brania tego gazu, a będzie brał w dalszym ciągu gaz rosyjski, to wtedy mu to wytkniemy. Ale wie pan, że Orban jest zwolennikiem zniesienia sankcji na Rosję, związanych z aneksją. Może być zwolennikiem, bo mu to przeszkadza, ale akceptuje. Czyli z tej obrony Orbana wynika, że to jest potencjalny partner dla was po wyborach europejskich. Był do tej pory, jest i zapewne będzie. Mhm. Panie ministrze, powstanie Fort Trump w Polsce rozumiany jako taka stała baza amerykańskiej armii, gdzie żołnierze przyjeżdżają, stacjonują z rodzinami na lat kilka, na kontrakty. Tak chyba już nie ma. Ja pisałem zresztą w komentarzu wiele miesięcy temu dla Onetu pod tytułem Fort Trump, że Fort Trump to jest koncept wzmocnienia obecności amerykańskiej w Polsce. I on może różnie wyglądać. Jaka wersja jest najbardziej prawdopodobna w tej chwili? Ponieważ dzisiaj konflikt zbrojny to jest konflikt manewrowy. To jest konflikt incydentów różnego rodzaju. Może słuchać, bo pan minister jest wykładowcą Akademii... Jak to się nazywa? Sztuki wojennej teraz. Tak jest. O, właśnie. I dzisiaj potrzebujemy innego rodzaju wzmocnienia. Dzisiaj nam by się przydały na przykład systemy radarowe, AWACS na przykład, który by latał nad wschodnią granicą. Czyli taki samolot, który ma ogromny radar. I widziałby na kilkaset kilometrów, prawda, co się dzieje na Białorusi, w Kaliningradzie i tak dalej. Dzisiaj nam jest potrzebne dowództwo, które było dowództwo flanki wschodniej. I baza dla sprzętu też tam jest potrzebna. Baza sprzętu, dowództwo flanki wschodniej, które by miało ściśle opracowany plan, jak reagować na wypadek konfliktu. To, co pan wymienia, jest w grze negocjacyjnej? Tak jest. Bo dzisiaj te wojska, które stacjonują na terenie Polski, w zasadzie ćwiczą sztukę zachowania się wojskowego. Strzelanie... Normalne. Natomiast chodzi o to, żeby oni byli spięci pod pewnym dowództwem do obrony tego terytorium. I na tym najbardziej. A chcę pan powiedzieć, że ci żołnierze zachodni, amerykańscy, którzy w tej chwili stacjonują w Polsce, oni się nie uczą obrony Polski, tylko po prostu... Mam nadzieję, że też, że takie misje incydentalne są też przygotowywane i ćwiczą na przykład obrona przesmyku suwalskiego, obrona jak zachować się na wypadek zielonych ludzików, jeśli pojawiłby się na granicy i tak dalej, takiego konfliktu typu krymski. Na pewno to jest ćwiczone, bo te doświadczenia muszą być brane pod uwagę. Ale nam najbardziej zależy, żeby flanka wschodnia miała odrębne dowództwo natowskie. Czyli walczymy o dowództwo, rozumiem, walczymy o wzmocnienie, budowę czy stworzenie bazy ze sprzętem amerykańskim gotowym do użycia. I maksymalną rotację, dlatego że jeśli dojdzie do konfliktu, to wojsko musi być przygotowane na błyskawiczny przyjazd, przerzucenie. Stąd też to, co się mówi w tej chwili w NATO, to są ćwiczenia tak zwanego natowski Schengen, aby wojska, które stacjonują na przykład gdzieś na zachodzie Europy albo jeszcze dalej w Stanach Zjednoczonych, mogły błyskawicznie przejechać przez Europę, żeby mosty się nie zawalały, żeby... Czy taką szybką ścieżkę dotarcia stworzyć, tak? Dokładnie, żeby logistyka, która jest, była przećwiczona na tyle, żeby to wojsko przyjechało jak najszybciej. Oni nie muszą stacjonować w takiej liczbie, jak na przykład blisko, było tak? W czasie zimnej wojny. Nie ma dzisiaj potrzeby, żeby były tu rodziny, prawda, i tak dalej, bo to można dzisiaj na odległość, można z rodziną przez kilka miesięcy utrzymać kontakt przez Skype'a i inne rzeczy. W latach 70-80 nie było takiej możliwości. Nie jest pan wzorcem tradycyjnego modelu rodziny, z tym, panie ministrze. Nie, trochę żartuję. Czy Trump przyjedzie do Polski 1 września na rocznicę 80. wybuchu Stuprocentowej pewności nie mamy oczywiście, ale są takie sygnały. Wnoszę też chociażby to po wielkim entuzjazmie, z jakim wypowiada się na ten temat pani ambasador Mosbacher, więc być może coś więcej wie. A czy ten legendarny temat wiz zostanie poruszony, bo takie też są odsłuchy, czy nie ma raczej szans? To pani też ambasador jest tutaj wielką optymistką. Panie ministrze, o czym świadczą wyniki wyborów na Ukrainie? Czy zwycięstwo Wołodymyra Zełenskiego na człowieka
trochę znikąd jednak, przytłaczające zwycięstwo, to jest kolejny raz ten sam efekt niezadowolenia Ukraińców ze swojej władzy, czy może zwrot w kierunku Rosji? Zacznijmy pewnie pozytywnego efektu, że te wybory przeszły w sposób bardzo demokratyczny. Instytucje międzynarodowe, które monitorują wybory, pokazały, że nie ma tam naruszeń. To już jest wielki postęp na obszarze postsowieckim, nazwijmy to. Chociaż te wybory były wojną oligarchów i to nie jest standard demokratyczny. Nie jest rzeczywiście. I po drugie, widać, że to przejście, przekazanie władzy, to co mówimy, transition, następuje w sposób łagodny, również demokratyczny. To już jest wielki, wielki plus, bo w poprzednich, w różnych wyborach bywało różnie, tak, w różnych krajach postsowieckich, nazwijmy to. Teraz, oczywiście to jest prezydent, który jest otwartą aktorem. Tablicą, na której, jak wszyscy mówią, trzeba tą tablicę teraz zapisać. Będzie przeciąganie liny między Moskwą, Warszawą, może innymi stolicami. No dobrze, ale na ile Warszawa, na ile my jesteśmy w grze, jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie? No. Bo ostatnio byliśmy skonfliktowani, także za pańskiego szefostwa MSZ stworzył czarną listę władz ukraińskich ludzi, których nie wpuszczano do Polski. No i chyba było za co. Chyba było za co, dlatego że nie powodowało to jakiegoś wzajemnego odprężenia w relacjach polsko-ukraińskich. No ale to zaczęło się ze strony ukraińskiej. To nie myśmy stworzyli, żeby prewencyjnie coś zrobić, tylko myśmy stworzyli w reakcji na zachowanie tamtej strony. Dzisiaj mamy szybką reakcję prezydenta Andrzeja Dudy, który już w niedzielę wieczorem rozmawiał telefonicznie z Zeleńskim, zaprosił go do Warszawy. Mam nadzieję, że zaproszenie zostało przyjęte i zostanie szybko zrealizowane. I to nam da szansę do rozmowy z nim. Będziemy pilnie obserwować teraz, jakie będą nominacje, dlatego że system tam jest mieszany, taki prezydencko-parlamentarny. Czekamy na wybory parlamentarne. Coś trochę jak w Polsce przed 97 roku, przed konstytucją, gdzie prezydent miał prawo mianować kilku siłowych ministrów. Zobaczymy, kto będzie w tej chwili ministrem spraw zagranicznych. Ale dobrze, ale czy pan się obawia zwrotu w kierunku Rosji? Bo Poroszenko ewidentnie był prezydentem skonfrontowanym z Rosją, utrzymał na Zachodzie jakieś poparcie też, generalne dla sankcji wobec Rosji. Ale też miał bardzo duże własne, osobiste kontakty i interesy gospodarcze. Wszystko jest możliwe. Oczywiście, jak powiedziałem, w tej chwili będzie dyskusja, czy nawet rywalizacja, kto kogo przyciągnie na swoją stronę. I albo Polska, albo Unia Europejska pokaże, nauczy, wyedukuje Zeleńskiego, jaka jest oferta wobec Ukrainy i go to przekona, albo znowu, tak jak w przypadku Janukowycza na końcu 2013 roku, Putin przyjdzie z torbą pieniędzy, rzuci kilka miliardów, powie, daj sobie spokój z partnerstwem wschodnim, odbudujmy tutaj Zbir, czy jeszcze jakąś inną... Związek Białorusi i Rosji. Panie Misze, na koniec chcę zapytać o rzecz taką. Jako szef MSZ kilkakrotnie składał pan do prokuratury doniesienia w sprawach Smoleńska na podstawie dokumentów, które pan znalazł w resorcie, choćby dotyczyło to organizacji wizyt polskich władz w Katyniu w 2010 roku. Czy są jakieś skutki tych doniesień? Tego nie wiem. No to czy się śledztwo, prokuratura śledztwa nie zamknęła. Jak wiemy, głównym powodem jest brak wraku Tupolewa. Zgodnie z naszymi przepisami nie można zamknąć tego śledztwa, jeśli nie ma konkretnych, istotnych, czy najistotniejszych tutaj w tym przypadku dowodów. Natomiast ja rzeczywiście znalazłem dokumenty pokazujące pewne matactwa, pokazujące to, jak próbowano nie dopuścić do wizyty prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Ale mówi pan obozie Platformy Obywatelskiej. W tamtych czasach w MSZ-cie i w kancelarii premiera, jak majstrowano przy tych wizytach i grano z Rosjanami przeciwko prezydentowi. No to Radosław Sikorski, bo w ten sposób pan jego oskarża, to jest jedynka na liście bydgoskiej Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. To wyborcy będą mieli prawo teraz rozliczyć. To prawda. Ostatnia rzecz. Zapowiadał pan też próbę włączenia się w spór z Rosją, jeśli chodzi o odzyskanie wraku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. To było ponad 2 lata temu. Do tej pory nic nie zrobiliście w tej sprawie. No ale to nie jest decyzja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tylko? To jest wyższych władz, że tak powiem. To musi być decyzja polityczna. Tego ja nie odpowiem panu na to pytanie. To decyzja, którą rząd podejmuje w szerszym gronie, a nie minister spraw zagranicznych. Szanowni Państwo, Witold Waszczykowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, były szef MSZ, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo.